Z finansowego Życia Wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847 636 5500. Witam w kolejnym odcinku z finansowego Życia Wzięte. A ten temat został w pewnym sensie sprowokowany przez paru moich klientów, którzy rozliczając ich podatki, zobaczyłem, że zrobili takie ruchy finansowe. A no, które e, były, no, ciężko powiedzieć, nazwać to głupimi, ale były nierozsądne po prostu. E, dlatego, że, że powiedzmy, jeden z klientów wybrał e, sporą sumę pieniędzy z planu emerytalnego, e, żeby spłacić mortgage. A pieniądze na planie emerytalnym jest w tej chwili szansa, nawet jeżeli chcemy tak bezpiecznie zainwestować na, na powiedzmy 5- czy 7-letni stałe oprocentowanie, w tej ponad 5% płacą, ten mortgage był na, na, w okolicach 3%. Do tego wszystkiego wyjęcie pieniędzy z, z, z planu emerytalnego spowodowało olbrzymi podatek. Około 10 tysięcy podatku trzeba było zapłacić. Ekstra do tego. Także pomijając tą, już, tą różnicę, że tutaj pieniądze powiedzmy były na 3%, możliwość zarabiania ponad 5%. Jeszcze ta, to, ten podatek, no, no, zrobił to zupełnie. No ale na pytanie, dlaczego tak się stało? A no, bo wszyscy mówią, że, że, że będzie źle, że dolar może stracić wartość, że, że w ogóle, w ogóle, no, prawie koniec świata. <laughs> Prosta rzecz, proszę Państwa, jeżeli dolar straci wartość, to również nasza pożyczka którą mamy w tej chwili, też będzie mniej warta. Także to, to działa jednakowo. I tu, i tu. Także tu nie, nie ma się co przejmować. Także to akurat nie był najlepszy, ale to nie, nie była jedna osoba, takich, takich osób znam parę, także, także zdarzają się takie rzeczy. Dlatego warto popatrzeć na to, na te, bo często... Tak, Często mi się wydaje, że po prostu my się lubimy bać. Lubimy, y, słuchamy jakichś tam takich opowieści różnych, y, są tacy przepowiadacze na temat złota już przepowiadają y, różne rzeczy Państwa, także nie chcę teraz w tej chwili komentować pozycji złota, bo, 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 bo już wielokrotnie o tym mówiłem, ale na, na, na złocie jeszcze nikt się specjalnie bardzo nie dorobił. Y, Wracam do, do tych wszystkich przepowiedni. Jak podchodzić do tego wszystkiego, proszę Państwa? No warto, warto zwrócić uwagę, warto poczytać troszeczkę y, y, takich starych wygów y, z Wall Street, y, którzy mają y, wyrobione swoje opinie i mają te opinie sprawdzone. Dlatego, że jak ktoś jest tam, działa na Wall Street 30 czy 40 lat, to przeszedł już różne rzeczy, przeszedł różne hossy, bessy i tak dalej. Także tacy ludzie potrafią ocenić w dużym przybliżeniu szansę na, na powiedzmy taką, taką bańkę. No w tej chwili wielu ludzi dzwoni i pyta się, czy już jesteśmy w tej, w tej, w tej bańce. Proszę Państwa, no cóż, S&P 500 w tej chwili, ten indeks, który to powiedzmy, bazuje na, na, na 500 y, największych firmach w Stanach Zjednoczonych. Y, w ty, według takich y, y, metryk, które oceniają y, y, tych 20 najważniejszych metryk, 19 z nich ocenia, że SP jest przeceniony, że, 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 że staki są za drogie. Także coś, coś w tym jest. I teraz no, jeden z takich, takich bywalców Wall Street, nie bywalców, a powiedzmy działaczy, którzy robią tam biznes, zrobił taki, taki przykładowy taki bubble test, czyli test na, na czy jesteśmy w bańce, czy nie jesteśmy w bańce. Państwa, pierwsza rzecz, na którą trzeba popatrzeć, to jest. Jak wygląda sytuacja z tak zwanym public offering? Słyszycie Państwo, że o, za jakiś tam czas będzie jakaś tam firma wchodziła na, 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 na rynek, no i wtedy zwykle ludzie się rzucają albo wykupują, bo zwykle jest tak, że jak firma wchodzi na, jak, na, na, powiedzmy, na, na giełdę, zwykle staki rosną. Ale powiedzmy, nigdy nie było, przez długi okres czasu nie było, że te, ten wzrost w ciągu jednego dnia był większy jak 25%. Aż tu, powiedzmy, tam w 90. Roku jedna z firm osiągnęła w jednym dniu wzrost o 71%. I potem było parę jeszcze takich powtórek. No i co, proszę Państwa, to był 99. rok. Ci trochę starci pamiętają, co się stało z giełdą w 2000 roku. 99 2000 No była spadka, pojechało to wszystko w dół. Także, także to jest, czyli ta ilość tych public offerings jest, jest ważna. A Dlatego, że, że powiedzmy, powiedzmy wtedy, tam, wtedy, w tamtym roku było 476 nowych firm weszło na giełdę. Czyli praktycznie dwie, co, w każdy dzień giełdowy dwie wchodziły. Natomiast w tym roku nie jest tak źle, 2003 był prawie suchy w Public Offerings, W tej chwili troszeczkę się ruszyło, ale w dalszym ciągu w tej chwili mamy dopiero mamy dopiero. Parę dosłownie, które weszły na, na, na giełdę. Także, także nie, ma, nie ma co specjalnie się ba bać tym punktem. Kolejna rzecz. Tak zwane uh, mergers, uh, mergers acquisitions, czyli wykupywanie innych firm, firm przez firmy albo łączenie się firm. I tutaj również uh, z, często zdarzają się dobre dile takie, że, powiedzmy, dwie jakieś tam firmy, które się w jakiś sposób uzupełniają, korzystają na tym, obie korzystają i wtedy z staki idą do góry. Ale są też złe, powiedzmy, takie, nawet jeżeli to robią <gryw> bardzo wielcy fachowcy, nie wszystkim się to udaje, no i często mamy, mamy, powiedzmy, potem kiepskie rezultaty. I znowu, jaka jakie jest aktywity w, tym, w, tym, w, w tych mergers? Nie za bardzo. Nie słychać specjalnie o wielkich tam połączeniach. Było troszeczkę, niektóre tam zostały zablokowane przez, przez rząd, ale jest w miarę spokojnie. Także, także ten drugi punkt również jakby mówi o tym, że nie jesteśmy jeszcze w tym babu. W tym I kolejny trzeci punkt, który wydaje mi się chyba jest no, naj, taki najważniejszy, to jest taki, tej double is a bubble, czyli jeżeli stock market, jeżeli SP 500 podwoi swoją wartość w ciągu trzech lat, to jest no prawie 100% pewne, że, 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 że pojedzie na dół i to bardzo mocno. Podobnie to dotyczy NASDAQu, także NASDAQ jest taki bardziej spieniony, bardziej gwałtowny, ale, ale i tak samo to dotyczy, także trzeba zacząć Jeżeli są bardzo gwałtowne wzrosty, no potem niestety spadki są również, również gwałtowne, także jak na razie, jak na razie, żaden z tych trzech wskaźników nie mówi, że możemy mieć, że jesteśmy w babo w tej chwili, ale paru specjalistów, dobrych, wielkich specjalistów bym powiedział, twierdzi, że pod koniec roku jest duża szansa, że możemy wejść, wejść w babo. Jak się to wszystko skończy? Prawdopodobnie takim języczkiem uwagi będą wybory, no ale na to musimy poczekać. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w Polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.